Cześć! W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać i przetestować razem z Wami taki gadżet do włosów. To jest szczotko-suszarka. Dostaniecie ją naprawdę w wielu sklepach internetowych. Ja kupiłam swoją na Allegro za około 30, 40, może 50 zł max. Natomiast widziałam je też na AliExpress po około 6 dolarów, także mniej niż 30 zł. Ona jest o tyle fajna, że ma te ząbki tutaj dłuższe i niżej krótsze, takie jakby z włosia dzika, i one fajnie te włosy trzymają. Ja bardzo często używałam tej szczotki, jak miałam ciut dłuższe włosy, teraz moje włosy są super krótkie, także zobaczymy, jak się sprawdzi na takich krótkich włosach, dlatego że ona jest dość duża, ma taki kształt spłaszczony. I co uzyskamy tą szczotką? Ja przynajmniej chciałam uzyskać efekt uniesionych włosów, wygładzonych, dlatego że moje włosy się mocno puszą i ona mi w tym pomogła, także zobaczymy sobie dzisiaj, jak będzie działała na tych krótkich włosach. Jeśli chodzi tutaj o ten plastik, z którego ona jest wykonana, no to wiecie, zwykły tani plastik, ale za tą cenę nie ma co się spodziewać cudów. I też jeśli chodzi o kabel, no to jest on niestety dość krótki, także przyda się przedłużacz. Dobra, no to lecimy. Ja sobie podzielę włosy. Najpierw spróbujemy te z dołu coś zawinąć. Nie wiem, czy golf to było dobre rozwiązanie do dzisiejszego filmu. Natomiast w moim pokoju jest tak zimno, że po prostu staram się ratować tak jak mogę. I tak, ona ma tutaj 3 tryby, niski, średni i wysoki. I teraz posłuchajcie, jak ona chodzi na każdym z tych trybów. To jest niski. To jest niski. To jest średni. I to jest wysoki. Także nie wiem, o co tutaj chodzi. Na niskim trybie wyje dość mocno, później na średnim trochę mniej i na wysokim znowu mocno. Dobra, aha, może w sumie wcześniej sobie popryskam jakąś odżywką te włosy, bo one też po rozjaśnianiu lubią się plątać. Tutaj mam takie mleczko nawilżające, kokosowe, bardzo ładnie pachnie. I rozczeszę sobie moją niezawodną szczotką z AliExpress. Postaram się Wam podlinkować obie te szczotki, które dzisiaj używałam. I dzielę sobie teraz włosy. Tak, zostawiam tą dolną partię, żeby ją pokręcić. Znaczy się pokręcić, wyprostować. I ja będę jechała na najwyższych obrotach. Jeszcze tutaj sobie gdzieś lusterko cisnę. Dobra. I lecimy. No i poza tym, o tu, bo tego nie robiłam, całkiem, słuchajcie, dała radę. Ja jeszcze nie dodałam, że przed make-upem po prostu umyłam sobie włosy, więc one są tak wysuszone w 2/3. Ja może więcej wezmę. Także lecimy z kolejną warstwą. No mega, patrzcie, jak te włosy są fajnie wygładzone. Te grzywki to tak nie za bardzo jeszcze ruszałam, ale zobaczcie, no mega. Zobaczcie, jakie są, one są przed wysuszeniem, takie, no, takie piórka spuszone.
Dobra, lecimy dalej. No powiem wam, jestem w ciężkim szoku, że dała radę z tak krótkimi włosami. Gdzie sobie zrobimy przedziałek? Może najpierw ten tył sobie jeszcze tutaj wezmę. I to naprawdę trwa, film cały trwa 8 minut, także wow. Jest to naprawdę ultra proste. No i słuchajcie, gotowe! Wszystko trwało niecałe 10 minut. Włosy są ładnie wygładzone, rozczesane takie, wiecie, śliskie, miękkie. No fajne. Także co, polecam wam tą szczotkę. Myślę, że w tej cenie warto mieć coś takiego w swojej kosmetyczce. Testowałam ją też na długich włosach i bardzo fajnie się również wygładziły. Można było te końce fajnie zawinąć. No super, ja jestem mega zadowolona. Jedno z lepiej wydanych 40 zł w moim życiu. Także polecam wam serdecznie. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć!